bardzo serdecznie na pierwszym wernisażu w tym roku w Galerii Hall Osiedlowego Domu Kultury. Zaczynamy przepiękną, wspaniałą wystawą z cyklu Miasta Polski na starej fotografii. Dzisiaj tytułem wystawy będzie Polska lat 80. Będzie to Gdańsk, a tematem takim wiodącym będzie co nam dała Solidarność. Chciałabym przedstawić, mam ogromny zaszczyt przedstawić wspaniałych twórców, artystów, fotografików i nie tylko. Panów, którzy specjalnie do nas dzisiaj rano przyjechali z Gdańska. Pana Janusza Radeckiego, przepraszam, Rydzewskiego, Janusz Rydzewski, mój błąd, przepraszam bardzo. Pan artysta, fotografik Janusz Rydzewski. Pana artystę, fotografika, który również przyjaźni się z panem Rydzewskim, pan Wojciech Milewski. Proszę państwa, lata 80. to okres bardzo ważny dla naszego kraju. Miejsca całego właściwie całego kraju i miejsce szczególne Gdańsk. Ważną rolę w tym czasie odegrali artyści różnych profesji, różnych kierunków. Byli to i malarze, i graficy, i fotograficy. Ale było to szczególne zjawisko, jeżeli chodzi o sztukę w tym czasie, ponieważ ryzykowali własne życie bardzo często. Ryzykowali wszystko, co mieli. I walka o ideę i walka o swoją twórczość była bardzo zawzięta za krew i życie. Tak. Proszę państwa, dzisiaj mamy ten wyjątkowy dzień. Osobiście możemy spotkać się z tymi wybitnymi twórcami. I bardzo, bardzo serdecznie witam też wszystkich, którzy tutaj przyszli w takim dość licznym gronie. Witam serdecznie panią naczelnik Wydziału Kultury i Turystyki Irenę Kępistę. Witam pana prezesa. Witam pana prezesa Towarzystwa Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego, pana Tadeusza Klunzora. Nie wiem, gdzie jest, ale już tutaj jest. Witam pozostałych członków też Jeleniogórskiego Towarzystwa Wspaniałych, których tutaj widzę, pana Ryszarda Zająca między innymi. Witamy panią Sławę Ciechanowską, opiekunkę Galerii Hall, bardzo, bardzo długą opiekunkę, tak. Witam wszystkich sympatyków, którzy tu przyszli, sympatyków sztuki, sympatyków fotografii i działań naszej galerii oczywiście. Proszę państwa, pan Janusz Rydzewski i pan Wojciech Milewski, obaj artyści wybitnie zasłużyli się w dziedzinie polskiej fotografii. Obaj związani są z między innymi Związkiem Polskich Artystów Fotografików Okręgu Gdańskiego. Pan Wojciech Milewski to legendarny artysta fotografik. W pracy zawodowej specjalizował się w wielu zawodach, lecz zawsze były one związane z fotografią. W 1980 roku otrzymał tytuł Federacji Fotograficznej przy UNESCO. Od 1982 roku jest mistrzem fotografii. Już jako młody człowiek otrzymał wiele nagród, medali, wyróżnień w Polsce i za granicą. A były to przeważnie główne nagrody, których nazbierał ponad 70. W 2007 roku otrzymał nagrodę prezydenta miasta Gdańska na 50-lecie działalności twórczej. W latach 1990-1992 był fotografem prezydenta Lecha Wałęsy. Wystawiał w Polsce, Francji, Niemczech, Brazylii, Japonii, USA, Australii, Czechosłowacji, Włoszech, Węgrzech, Hiszpanii, na Ceylonie, w Indiach, Hongkongu, ZSRR i wielu, wielu innych. Myślę, że warto poznać tą postać i dzisiaj nawet nawiązać może kontakt, może porozmawiać o tym, co robił. Pan Janusz Rydzewski. Dziennikarz, artysta, fotografik, czyli dwa w jednym. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Międzynarodowe
Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy, Fotoklubu Rzeczpospolitej Polskiej. Ulubioną tematyką fotograficzną artysty jest marynistyka. Współpracował z Dziennikiem Bałtyckim, magazynem Ziemi Północnych, Panoramą Północy, miesięcznikiem Morze, publikował w miesięczniku Polska, Przekrój, współpracował z Centralną Agencją Fotograficzną oraz Europa Press. Dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych zrealizował ekspozycję pod tytułem Polska Gospodarka Morska. Jest to wystawa, która jest do eksponowania w różnych państwach, nie tylko u nas, ale wszędzie, gdzie tylko jest to potrzebne, aby reprezentować naszą gospodarkę morską. Nagradzany w konkursach WordPress Photo, ogólnopolskich konkursach fotografii prasowej Expo, Biennale Fotografii Krajów Bałtyckich, Stern i wiele innych, które zaowocowały niezliczonymi medalami, dyplomami i wyróżnieniami. Sam mówi o sobie. Moją osobistą satysfakcją było stworzenie albumu pod tytułem Gdańsk, duch miejsca. Otrzymane nagrodzenia państwowe to Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi, Zasłużony Pracownik Morza, trzykrotnie nadany przez Ministerstwo Żeglugi i Gospodarki Morskiej. Kolejny. Zasłużony Działacz Kultury nadany przez Ministerstwo Kultury i Sztuki. Tytuł nadany przez Międzynarodową Federację Sztuki Fotograficznej. Myślę, że nie będę więcej wymieniać, bo po prostu nie byłoby tyle. Trzeba by było co tydzień chyba stać i mówić dalej. Proszę Państwa, dzisiejsza wystawa to cymelia sztuki fotograficznej i co ważne, są to dokumenty archiwalne, mówiące w sposób namacalny, jaskrawy i często wstrząsający o zdarzeniach, które miały miejsce w Gdańsku i Stoczni Gdańskiej. Tytuł dzisiejszej wystawy, Co nam dała Solidarność, jest postawieniem pytania o zdarzeniach i faktach historycznych, które miały tam miejsce. To właśnie stawianie pytań i ich formułowanie jest najważniejszą rolą artysty i sztuki w ogóle. To artyści wszędzie na całym świecie zadają pytania. Jednak rolą artysty nie jest to rozwiązywanie problemów, jakiekolwiek one by nie były. Można jakby zauważyć problem, można postawić pytanie, ale tych problemów artyści nie rozwiązują. Pytania to mogą być postawione w czytelny sposób tylko wówczas, gdy jak dzisiaj widzimy na tej wystawie, obok warsztatu fotograficznego, obok pełnego oddania i poświęcenia naszych dwóch mistrzów fotografii, mamy do czynienia z genialną intuicją artysty fotografika, którą gdzie można mieć taką genialną intuicję, z czego ona może się wydobywać. Tylko i wyłącznie z czegoś, co jest najważniejsze w życiu. Jest to serce, proszę Państwa. I tylko taka intuicja może stworzyć takie piękne zdjęcia, jak dzisiaj to widzimy. Proszę Państwa, co prawda, ja z lat 80. pamiętam to, że mleko było w butelkach szklanych. To, że faktem też jest, że w latach 80. powstał największy w bloku wschodnim festiwal muzyki młodzieżowej w Jarocinie. Był to taka ciekawostka, że dokładnie w tym samym czasie powstała Solidarność, tyle że Jarocin jakby początek swój miał na początku sierpnia 1980 roku, a Solidarność powstała pod koniec tego sierpnia, tego samego roku. Czyli jakby wskazuje na to, te dwa fakty jakby wskazują na to, że wiele się w tym czasie działo. Był to okres przełomów wszelkich zdarzeń, nie tylko na poziomach politycznych, ale też twórczych, artystycznych. Myślę, że można to też zobaczyć na tych zdjęciach dzisiaj. Chciałabym teraz oddać głos naszym artystom, bo jestem pewna, że dużo więcej mogą powiedzieć ciekawiej ode mnie. Bardzo proszę. Proszę bardzo. Trudno mi mówić, jak zabrało są zdjęcia.
Dlatego, że te zdjęcia chyba więcej mówią niż ja mogę powiedzieć. Ja mogę tylko tyle powiedzieć, że moją pasją jest fotografia dokumentalna i wykonuję ją od niepamiętnych czasów, gdzie nie będę mówił od którego roku. I jeszcze muszę powiedzieć, że historia się nie skończyła. To znaczy naszym obowiązkiem, ale nie tylko obowiązkiem, ale również i naszą pasją jest dokumentowanie tego, co się teraz dzieje. Dlatego zapewne będą i dalsze wystawy, a już są w naszych szufladach zbiory tego, co się teraz w kraju dzieje. I na tym chyba zakończę. Zapraszam Państwa do obejrzenia tego, co dotychczas zrobiliśmy. Dziękuję bardzo. Ja nie będę miał nic więcej do powiedzenia, bo fotograf to jest człowiek, który ma rejestrować to, co widzi i pokazywać to w ten sposób, co, żeby obraz nie pokazywał tylko jakiegoś stanu, ale jeszcze mówił trochę więcej niż fotograf widział. Dziękuję Państwu. Ja pozwolę sobie jeszcze jedno zdanie to powiedzieć. Proszę Państwa, uważam, zresztą nie tylko ja uważam, ale jest faktem, że istnienie pamięci sprawia to, że możemy z niej korzystać po to, żeby był lepszy świat. No i chyba na tym rzecz polega, że my przekazujemy naszą wizję na tyle, na ile potrafimy to. A ci, którzy oglądają to, co my zrobiliśmy, to będą analizować to. Dziękuję jeszcze raz. No, mamy jeszcze nadzieję, że młode pokolenie przejmie po nas pałeczkę i będzie rejestrować historię tą, która się jeszcze dzieje teraz na naszych oczach. Państwa, życzę Państwu dobrego odbioru, życzę Państwu w tym nowym roku wszystkiego najlepszego i żeby on był związany też z naszą galerią, żeby jak najczęściej Państwo tu przychodzili, żeby Wasze odwiedziny były dla nas też przyjemnością. Zapraszam już do dobrego, takiego tutaj poczęstunku.